wszystko, co nas łączy. Rozmowa dnia. Dzień dobry, w studiu Radia Wilno, Paweł Kobak. Kontynuujemy cykl prezentacji szkół polskich Wilna i Wileńszczyzny i dziś poznajemy szkołę przedszkole w Kabiszkach rejonu wileńskiego. W audycji Rozmowa Dnia witamy nauczycielkę klas początkowych tej szkoły, panią Jolitę Lekawicienię. Dzień dobry, panie. Dzień dobry. Szkoła powstała już w wolnej, niepodległej Litwie w roku 1992. Tak, rzeczywiście. Szkoła początkowa w Kabiszkach została założona w roku 1992. Pierwszą kierowniczką była pani Władysława Mierzaniec. Szkoła znajduje się w dogodnym, malowniczym miejscu. Uczniowie uczą się i wychowują w ciepłych, przytulnych klasach. W latach 92-93 uczyło się 48 uczniów. W szkole były klasy polskie, litewskie i rosyjskie. W roku 1996 z powodu braku uczniów zostały zamknięte klasy rosyjskie, a w 2009 roku klasy litewskie. W 2009 roku odbyła się reorganizacja, w wyniku której szkoła i przedszkole połączyły się w jedną placówkę. Kierowniczką szkoły została pani Maria Rynkiewicz. Jak dzisiaj powodzi się szkole? W dobie obecnej szkołą, przedszkolem kieruje pani Regina Bilewicz. Mamy klasy łączone, w pierwszej, trzeciej, czwartej ogółem uczy się 6 uczniów. Są to dzieci z Kabiszek i pobliskich wsi. A ilu nauczycieli uczy tylu uczniów? Kolektyw składa się z 5 nauczycieli. Wszyscy mają miano starszego nauczyciela i najważniejszym i podstawowym celem działalności grona pedagogicznego jest przygotowanie dzieci do życia w stale zmieniającym się świecie, zaszczepienie ogólnoludzkich zasad moralnych i etycznych, a cele te osiąga się nie tylko podczas realizowania podstawowych programów nauczania. Wiele uwagi poświęca się i zwraca się uwagę na pracę pozalekcyjną. Jakie szkoła ma osiągnięcia? No bo nie można jeszcze porównać tej szkoły do starszych klas, tam do dzieci 15-16-letnich, ale takie dzieciaki też na pewno uczestniczą w jakichś tam kulkach plastycznych, recytują wiersze, mają jakieś zamiłowania, umiłowania. Tak, uczniowie naszej szkoły uczestniczą w strefowych i rejonowych konkursach recytatorskich. W tegorocznym konkursie, strefowym konkursie Święto Poezji uczennica naszej szkoły Agata Rynkiewicz zajęła 2 miejsce. Również uczniowie biorą udział w konkursach ortograficznych Piszę bez błędów oraz brali udział w republikańskich konkursach plastycznych. Także w szkole działają kulka. Co roku mamy inne kulka. Były kulka języka litewskiego, angielskiego. Później mamy kulko nasz teatrzyk, jakieś sportowe, muzyczne, taneczne. I dzieci chętnie biorą udział w tych kulkach. A szkoła uczestniczy w projektach? Tak, szkoła uczestniczy w projektach. No, na przykład mieliśmy ich sporo. Był taki, w ubiegłym roku był projekt Ekochoinka. Uczniowie szkoły i dzieci z przedszkola wspólnie z rodzicami wykonywali choinki, przynosili później do szkoły. Później mieliśmy wystawę w Muzeum Etnograficznym w Niemęczynie. To był projekt na skalę rejonu. W tym roku mieliśmy projekt z bajką przez świat, to wspólnie z bibliotekarką osiedla. Później był jeszcze projekt Książka Mój Przyjaciel, Abecadło Zdrowia. Uczestniczymy w takich akcjach jak Darom, Dzień Tolerancji. No,
Dzieci lubią takie zajęcia i chętnie uczestniczą wspólnie z rodzicami. Macie partnerów w kraju, za granicą, współpracujecie z kimś? Tak, stale współpracujemy z samorządem rejonu Wileńskiego, ze starostwem gminy Niemęczyńskiej, ze szkołami strefy Niemęczyńskiej. Również nasza szkoła współpracuje z gminą Oleśnica województwa wrocławskiego. Uczniowie wielokrotnie jeździli na kolonie do Polski, a przed świętami bożonarodzeniowymi to przyjeżdżają do nas przedstawiciele tej gminy razem z telewizją polską Studio Wschód, przywożą dzieciom paczki, dzieci z niecierpliwością oczekują na te spotkania, no i szykują dla nich program artystyczny. Po skończeniu, to pierwsza, czwarta klasa, tak? Po skończeniu tak. Czwartej klasy, dokąd idą dzieci? Zazwyczaj po skończeniu naszej szkoły uczniowie nadal kontynuują swoją naukę w gimnazjum imienia Konstantego Parczewskiego w Niemęczynie. To najbliżej. To już tu jest obok. Tak, obok. Odległości 3 kilometry. Jednocześnie ze szkołą macie, ale już w osobnym budynku, macie przedszkole. Tak, przedszkole. Może niech pani trochę szerzej opowie o tym przedszkolu. Zostało założone w roku 1981. W dobie obecnej działają 4 grupy. Żłobkowa, 2 polskie i 1 litewska. No, pełna demokracja, są i polskie, i litewskie, tak? Dokąd rodzice chcą, dotąd i wpuszczają tak, swoje wybór. Dzieci, tak? I w przedszkolu również pracuje doświadczona kadra pedagogiczna. Mają 7 pedagogów. Jedna pani jest metodykiem. I tak. Ilu przedszkolaków jest tam? Około 80. Około 80. Tak, uczęszczą 80. Plany na rok 2017. I przedszkole, i szkoły, no, bo plany są... Tak, przedszkole będzie nadal kontynuowało swoją pracę, a o szkole mówić mi trudno, ponieważ chyba w tym roku nie nabiera się odpowiedniej ilość uczniów i nasza szkoła będzie zamknięta, zlikwidowana. No trudno nam konkurować z pobliskimi dużymi szkołami i rodzice... Bardziej, po prostu jeszcze ma to wpływ niż demograficzny, tak? Mniej dzieci urodziło się, mniej przyszło do szkoły i z powodu braku uczniów chyba będzie nasza szkoła zlikwidowana. No, decyzje nie są z nieba wzięte, tak, jednak mają chyba swoje tak, podstawy. Tak, przetrwaliśmy ćwierć wieku i cieszymy się z tego. I wszystko, co się robi, robi na lepsze. Tak. No, realizacji tych planów powziętych i sukcesów pani Jolicie, szkole i przedszkolu życzę. Dziękuję. Dziękuję za wizytę w studiu i rozmowę. A naszym słuchaczom przypomnę, że w audycji Rozmowa Dnia gościliśmy nauczycielkę klas początkowych Szkoły Przedszkola w Kabiszkach rejonu Wileńskiego, panią Jolitę Lekawicienię. Do usłyszenia. Rozmowa Dnia. O sprawach aktualnych i istotnych, na tematy ciekawe i ważne, o postawach i decyzjach wpływających na życie każdego człowieka z ust tych, którzy je podejmują. Od poniedziałku do piątku o godzinie 9.30.